Witam wszystkich, z tej strony Quadron i zapraszam was do kolejnego odcinka z tej zagrania w Kotik 2 Kruka. W gospodzie było pełno ludzi, a ja nieźle wtedy popiłem. Nie było mnie za szynkwasem, tylko przez chwilę, a tym łobuzom to wystarczyło. Doniosłem o wszystkim straży, ale oni oczywiście nic nie znaleźli. Wypili za to dużo darmowego piwa na potrzeby śledztwa. Sorry, puknąłem w mikrofon, przepraszam. Wiesz może coś o zaginionych mieszkańcach miasta? Podobno to w większości mieszkańcy portu. Mało mnie to dziwi, biorąc pod uwagę reputację tego miejsca. Nawet stolarz Torben wspominał, że zaginął jego czeladnik. Jeden z kupców, gość imieniem Hakon, opowiedział mi ostatnio dziwną historię. Wspomniał, że był taki facet, którego widywał codziennie, aż nagle przestał go widywać. Pytał się nawet o to członków straży. Większość mieszkańców miasta zaczęła panikować. No nie wiem, co o tym wszystkim sądzić, ale to chyba jakaś bzdura. Korinis to niebezpieczne miejsce, a i za jego bramami czyha na człowieka wiele zagrożeń. Grasują tam dzikie bestie i bandyci. To proste. O co chodzi z tym Valentinem? Ma złota jak lodu i nie musi nic robić. Co więcej, chwali się tym na prawo i na lewo. Niezależnie od tego, czy ktoś chce go słuchać. Sporo pije i zwykle siedzi aż do zamknięcia, po czym wytacza się nad ranem na ulicę górnego miasta. I tak dzień w dzień. Nieźle go melarz pocisnął, widzę tutaj. W jaki sposób mogę się dostać do górnego miasta? Musisz zostać obywatelem tego miasta. Znajdź jakąś pracę. Popytaj może robotników w dolnym mieście. Jeśli to nic nie da, możesz również skontaktować się z Lordem André. Znajdziesz go w koszarach. Być może pozwoli ci dołączyć do straży. Jej członkowie również mają wstęp do górnego miasta. Pokaż mi swoje towary. O, widzę, masz jabłuszka, oczywiście biorę je wszystkie. Już mam 22 jabłka, no fajnie, fajnie. Dobra. I lecimy, moi drodzy, dalej. Teraz sobie zagadam z tym jednym z handlarzy, z którym po prostu zapomniałem porozmawiać. No i zobaczymy, co on nam powie, jakie zadanie nam zleci i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ten odcinek zapewne też upłynie pod znakiem nieustannych dialogów, tak więc mam nadzieję, moi drodzy, że jakoś to przetrzymamy wszyscy razem. Niech Inos będzie z tobą, nieznajomy. Jeśli szukasz porządnych towarów dla podróżnika, trafiłeś we właściwe miejsce. Ale ostrzegam cię, jeśli weźmiesz coś bez zapłaty, zawołam straż miejską. Chwileczkę. Nie straż, nie straż. Czy ja wyglądam na złodzieja? Ha, nie byłbyś pierwszym, który ucieka dziś z moimi rzeczami. Ktoś cię okradł? Nie mogę tego udowodnić. Gość był wyjątkowo przebiegły, przedstawił się jako Rengaru, a o ile to naprawdę jego imię. Przez kilka ostatnich dni kręcił się wokół targowiska, a co wieczór daje w szyję przy stoisku z piwem w dolnej części ulicy. Założę się, że ten drań pije za moje pieniądze. Na chwilę spuściłem z niego wzrok, a moja sakiewka zniknęła. Mógłbym odzyskać twoje złoto. He? A czemu niby miałbyś to zrobić? I co by teraz wybrać? Chyba bardziej mi się wydaje, że złoto. Bo i tak się dostanę do górnego miasta i tak. Chcę złoto jako nagrodę. Najpierw odzyskaj moją sakiewkę, a dopiero wtedy pogadamy o twojej nagrodzie. Dlaczego nie zawołałeś strażników? Reagują tylko wtedy, jeśli się złapie złodzieja na gorącym uczynku. A kiedy zauważyłem, że sakiewka zniknęła, tego drania już nie było. Ile było w sakiewce? 50 sztuk złota. To całkiem sporo w dzisiejszych trudnych czasach. Zobaczę, co da się zrobić. Ostrożnie. Jeśli pobijesz tego drania, zajmie się tym straż miejska. Ostatnimi czasy zaczęło się tu robić naprawdę ciężko. Od chwili, gdy paladyni przybyli do miasta, strażnicy miejscy rozdają surowe kary za udział w bijatykach. Więc lepiej coś wymyśl. Postaram się. Pokaż mi, co tam masz. Co ty masz? Troszeczkę broni, strzały, bełty, jakiś spelik. Dobra. No i przy okazji zrobimy oczywiście to zadanie, bo ten Rengaru jest tutaj, już gadaliśmy z nim w poprzednim odcinku. Jora mówi, że masz jego pieniądze.
Cholera! Spadam stąd! No i biegniemy za nim. Wruszył po prostu w taką płochliwą ucieczkę, jakby to nazwać. I powiem wam, moi drodzy, że jeśli chodzi o te dialogi w odcinkach, to fajnie, oczywiście fajnie, że jest gra tak świetnie zdubbingowana, ale nawet mi się te odcinki dłużą. Gdy jest akcja, jakoś ten odcinek leci, a tak to się po prostu dłuży. Dobra, tutaj jakoś zejdziemy. Uuu, bezimienny jakiś lisk, nie mam pytań, mistrz po prostu. Mamy go. Mam cię. Czego ode mnie chcesz? Okradłeś Jorę w biały dzień. Widział nawet, jak to robiłeś. Przyszedłem ci więc powiedzieć, że jesteś zawszonym złodziejem i... Okej. Druga opcja, najlepsza według mnie. Żebyś lepiej zwrócił Jorze skradzione pieniądze, natychmiast. Oto kasa! A teraz pozwól mi odejść, obiecuję, że już nigdy nic nie ukradnę! Powinienem wydać się straży. Czego jeszcze ode mnie chcesz? Nie mam już nic! Zostaw mnie w spokoju! Znowu masz druga opcja. Dopilnuję, byś trafił za kratki. Nie chcę więcej kłopotów. Jeśli uważasz, że tak właśnie powinieneś postąpić, proszę bardzo. Uważaj jednak, moim przyjaciołom nie spodoba się to, jak mnie potraktowałeś. Kolegami mnie straszysz? Czekajcie, on coś jeszcze powie? I jak? Wszystko w porządku? No dalej! Nabijaj się ze mnie! W końcu ci się oberwie! Przysięgam! Nie płacz. Dobra. Odzyskaliśmy pieniądze dla Jory, czy tam Jory. No i oddamy mu oczywiście od razu tego questa, bo po cóż z tym zwlekać. Tutaj widzę, już się wieczór robi, ale co tam, póki co jeszcze nie jest ciemno, więc na razie się nie położę spać, bo to nie ma sensu. No i zobaczymy, cóż za nagroda będzie nas czekała od Jory. Chociaż tak przydałoby się te 25 sztuk złota, połowa tej sumki, którą odzyskałem. No ale zobaczymy, co nam ten Jora da, co nam podaruje. Na pewno będzie szczęśliwy. Siemano, mam twoją kasę. Co do tego złodzieja? Tak? I jak postępy? Złapałeś go? I co najważniejsze, czy masz moje złoto? Mam. Tak, złapałem go bez problemu. Przez jakiś czas będzie gnić w więzieniu. A co z moim złotem? Oto 50 sztuk złota, które ci ukradł. Chwała niech będzie Inosowi! W mieście wciąż panuje sprawiedliwość. Chcę część złota jako nagrodę. Jeśli chcesz złota, to schwytaj złodziei i odbierz nagrodę od lorda André. A teraz muszę zająć się swoimi klientami. O, żeż ty, futrzaku przebrzydły, nie dałeś nam kasy? Ale menda, nie mam pytań. Dobra, kid z nim. Lecz teraz wreszcie do koszar pogadać z lordem André, bardzo ważną postacią, bardzo wpływową tutaj postacią w mieście. Światło się zapaliły, chyba na moją cześć. Nie żartuję. No i zobaczymy, co ciekawego nam powie lord André. Niech Inos będzie z tobą, przybyszu. Co cię do mnie sprowadza? Mam ważną wiadomość dla lorda Hagena. No cóż, stoisz przed jednym z jego ludzi. O co chodzi? O smokach raczej nie. Pierwsza opcja. Chodzi o święty artefakt. Oko Inosa. Oko Inosa. Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Ale to jeszcze nic nie znaczy. Jeśli naprawdę istnieje artefakt o takiej nazwie, będą o nim wiedzieć tylko najważniejsi przedstawiciele naszego zakonu. Dlatego muszę porozmawiać z samym lordem Hagenem. Lord Hagen przyjmuje tylko palladynów albo tych, którzy są na ich służbie. Marnowanie czasu z prostymi ludźmi jest poniżej jego godności. Czyli będzie kolejny nadęty. Chcę wstąpić na służbę u palladynów. Dobrze, przyda mi się tu każdy zdolny człowiek. Nieważne, jakie ma powody, żeby do nas dołączyć. Jeśli wstąpisz na służbę u palladynów, pomogę ci uzyskać audiencję u lorda Hagena. Niestety, rozkazy pozwalają mi przyjmować na służbę w straży tylko obywateli miasta. Mój komendant boi się, że w szeregi straży mogliby się zakraść szpiedzy albo dywersanci. Chcę w ten sposób zmniejszyć ryzyko zdrady. Dlatego musisz najpierw zostać obywatelem miasta. Rozkaz to rozkaz. Nieważne, czy ma sens. Nie ma jakiegoś szybszego sposobu, żeby do was dołączyć?
Widzę, że ci na tym zależy. Dobrze, słuchaj, mam kłopot. Jeśli go dla mnie rozwiążesz, dopilnuję, żebyś został przyjęty do straży. Ale najważniejsze, żebyś nikomu nie szepnął ani słowa na ten temat. I zauważyłem, że muzyka nie gra, nie wiem czemu. Ostatnio w mieście było sporo kradzieży. Na razie nie udało nam się nikogo złapać. Złodzieje są po prostu za dobrzy. Szumowiny. Znają się na swojej robocie. Jestem pewien, że mamy do czynienia ze zorganizowaną bandą. Nie zdziwiłbym się, gdybyśmy mieli w Korinis gildię złodziei. Znajdź przywódców tej bandy i złap ich. Wtedy dopilnuję, żeby przyjęto cię do straży, nieważne czy jesteś obywatelem czy nie. Ale nikomu nie wolno ci mówić o naszej umowie. Okej. Gdzie powinienem szukać tych złodziei? Gdybym to wiedział, sam bym ich złapał. Mogę ci powiedzieć tylko jedno. Ostatnio przewróciliśmy do góry nogami całą dzielnicę portową i nie znaleźliśmy nic. Absolutnie nic. Tamtejsi mieszkańcy nie są zbyt rozmowni, szczególnie jeśli paradujesz w zbroi paladyna. Ale ty jesteś człowiekiem z zewnątrz. Tobie szybciej zaufają. Na początek możesz popytać wokół portu, ale bądź ostrożny. Jeśli ktoś się zorientuje, że pracujesz dla paladynów, niczego się nie dowiesz. Co robicie w mieście? Nasze zadanie jest tajne. Mogę cię tylko zapewnić, że nic nie grozi mieszkańcom miasta. Nie musisz się martwić. Co mam zrobić, kiedy znajdę jednego ze złodziei? Jeśli spotkasz jakiegoś służącego pasera albo inną płotkę, lepiej, żebyś nie wdawał się w bijatykę. Przyjdź do mnie i o tym zamelduj. Ja dopilnuję, żeby taki ktoś wylądował za kratami. Podczas zamieszania może zainterweniować straż miejska i nie będziesz miał okazji, żeby im wyjaśnić, o co chodzi. Poza tym jest nagroda za każdą czarną owcę, którą wpakujesz za kratki. Ale jeśli uda ci się znaleźć kryjówkę szefów, cóż, wtedy zapewne nie uda ci się uniknąć walki. Czego mogę się spodziewać w straży? Postawmy sprawę jasno. Bycie członkiem straży nie oznacza, że przez cały dzień można włóczyć się w mundurze po mieście. To brudna, a czasem nawet krwawa robota. Kiedy będziesz jednym z nas, czeka cię sporo pracy. Ale warto. Może pewnego dnia oprócz zapłaty będziesz miał okazję zostać jednym ze świętych wojowników Inosa. Co do tych zaginionych? Odpuść sobie wreszcie tę sprawę. Mam inne rzeczy na głowie. No dobra, dobra, no. Jestem gotów wstąpić do straży. Możliwe, ale nie jesteś obywatelem miasta, a ja mam swoje rozkazy. Mhm. Chcę odebrać nagrodę za przestępcę. Dobra, czyli... pierwsza opcja. Sara sprzedaje broń. No i kolejny poziom. Sara? Ta, która handluje bronią na targowisku? Masz na to jakiś dowód? Ma w kieszeni list, który dotyczy dostawy broni dla Onara. Nie ujdzie jej to na sucho. Każe ją aresztować. Okej. Okay. I Rengaru. Rengar okradł kupca Jore. Chciał się ulotnić, ale go złapałem. Dobrze, moi ludzie już go zamknęli. W najbliższym czasie nikogo nie okradnie. Oto twoje pieniądze. Dobra. Jak zauważyliście, za każdego złapanego bandyty dostajemy 100 expa i 100 sztuk złota, tak więc spoko. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o rozmowę z Lordem André. I co my tu mamy? Nie ma tu nikogo, czyli... Tu w ogóle tam była zbroja cienia z Gothica 1, fajnie. Nie ma nikogo, więc może sobie coś pożyczę. O, na przykład tak mieczyk, toporek, młotek, no zawsze spoko. Nie znam się. Aj, zapomniałem. Później się włóczę tej umiejętności. Spokojnie, na razie oszczędzam punkty nauki. Bo jeszcze do końca nie wiem jak... już tutaj będą... już mają focha na mnie, chłopaki. Jeszcze nie wiem dokładnie jak ukierunkować postać bez imiennego, ale wydaje mi się, że będę szedł w miecze dwuręczne. No dobra. Koszary mamy oblukane. Tutaj jest jeszcze jeden ziomek, Wulfgar. Ale z nim pogadam przy najbliższej okazji. I teraz tutaj... do tego placu się zbliżam, tam gdzie jest ten kolej z dywanami, z tymi rurami, z... tym... Ojej. Z bagiennym jeszcze tylko sobie tutaj zagadam z Kantarem, bo dostajemy expa za to, że sprzedaliśmy Sarę. Dobra robota. Sara jest tam, gdzie jej miejsce.
przejąłem jej majątek, więc przyjdź do mnie, jeśli potrzebujesz broni. No dobra, dobra, już nie chcę tam nic od ciebie. Muszę iść. Jak sobie chcesz. No i tak jak wcześniej mówiłem, oczywiście idziemy w stronę tamtego kolesia, gdzie ma te dywany i te rury z bagiennym zielem, czy z czymś tam w ogóle. Najpierw może podejdziemy tutaj, gdzie są ci kolesi, co piją piwko. A ten koleś? Herold. Nie przeszkadzaj mi, jestem na służbie. Ale Herold to chyba nie jest imię, tylko jakaś funkcja mi się wydaje. Ej, ty. Chociaż mogę się mylić. Co tu porabiasz? Jestem nowicjuszem w klasztorze. Wykonuję zlecenia magów i paladynów. Właśnie dostarczyłem 3 karczmarzom w mieście wino z klasztoru. Kim są ci 3 karczmarze? Jednym z nich jest ten miły człowiek za barem. Drugim jest Karagon, prowadzący tawernę na placu świątynnym. Trzecim zaś Cardiff, właściciel knajpy w dzielnicy portowej. Chyba był błąd, bo nie Karagon, ale Koragon, ale mniejsza. My, nowicjusze, poszukujemy oświecenia w modlitwie do Inosa. Pod nadzorem magów przyswajamy też podstawy wiary. Służymy im, by oni mogli służyć Inosowi. No i przygotowujemy się do zjednoczenia z ogniem. Zabierz mnie do klasztoru. Nie ma szans. Nie wiesz chyba, z iloma stworzeniami musiałem sobie poradzić, zanim tutaj dotarłem. Kiedy pomyślę o tych wszystkich krwiopijcach, wilkach i goblinach, to się cieszę, że nie muszę się stąd ruszać. Poza tym i tak nie wszedłbyś do klasztoru. Dlaczego? Wejść tam mogą jedynie magowie, paladyni i nowicjusze. Jak mogę zostać nowicjuszem? Kiedy człowiek czuje głęboką wewnętrzną potrzebę... Hej, powiedz mi tylko, jakie muszę spełnić warunki? Potrzebujesz darów, owcy i... 1000 sztuk złota. O stary, ale hajsu. Skąd mam wziąć tyle złota? Jak mniemam, nie znasz nikogo, kto by za ciebie zapłacił. Zatem będziesz je musiał zarobić. Skąd mogę wziąć owce? Od farmerów oczywiście. Nie dostaniesz jej jednak za darmo. Dobra. Ulf powiedział wszystko, co miał powiedzieć. Tutaj właściwie gospody. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Stawia kilka baryłek przedniego atakiem, zagrażającym. Tylko Herold mnie tu zagłusza. Dotyczy to zaopatrzenia. No, wreszcie. Dobra, bierzemy sobie piwka. No już nie chcę z nim gadać, z właścicielem gospody. Bierzemy sobie 4 darmowe browarki. 5 właściwie, wow, szaleństwo. I zagadamy z Rangarem. Dobrze mówię? Czy Rangarem? Co słychać? Póki paladyni nie mają dla mnie żadnych zadań, mogę się spokojnie odprężyć i wypić kilka piwek. Czegoż więcej można pragnąć? Pracujesz dla paladynów? Tak. Donoszę im o sytuacji w mieście. W tej chwili jest wyjątkowo spokojnie. Jak się mają sprawy z orkami? Nie ma się czym martwić. Paladyni i my, strażnicy miejscy, panujemy nad wszystkim. Idź lepiej do domu i pozwól nam w spokoju wypełniać nasze obowiązki. Strzeżemy miasta i jego obywateli. Tu jest w ogóle mistrzowska rozmowa. Może jeszcze jedno piwko? Nie ma nic lepszego niż chłodny porter. Okej, on sobie teraz łyksnie. Dałem mu browara, ale on chyba popija gina, ale to już jest szczegół. Zdaje się, że chciałeś powiedzieć coś o orkach. O, tak, tak, prawda. Orkowie nie stanowią żadnego zagrożenia dla miasta. Utknęli w górniczej dolinie, a przełęcz jest obstawiona przez paladynów. Nawet chrząszcz się nie przeciśnie. Okej, dajmy mu jeszcze jedno piwko. Może jeszcze jedno piwko? Nigdy nie odmawiam piwa. Kurczę, ale mi narobił ochotę na piwo, serio. Ach, chłodny browarek, ale... Na razie nie mogę, ojej. Podobno zauważono za miastem orka. Tak, jasne. Wielki, niebezpieczny ork. Prawdziwe monstrum. Na pewno. Okejka, moi drodzy, osiągnęliśmy się pomału do końca. Tak, więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 2 Kruka. Póki co, trzymajcie się ciepło i zbliży się do miasta. Cześć.
Rozumiesz?